Halo, halo, cześć, witam. Jestem na moim kanałku, tak dzisiaj nie mając co robić w domu, pomyślałem, coś porobię przy ogrodzie. Jak wy tam się macie, jak macie w ogóle na imię, skąd... Tak myślałem sobie, kamerkę włączę, coś tutaj nagram. Powiedzcie mi, żywopłot jaki robicie, stój brabantów, czy stój przeważnie tych szmaragdów? Bo ja myślę, że chyba z brabantów tu mi się bardziej podoba, bo on chyba się bardziej rozkrzewia i to jest jakiś wielki plus tego żywopłotu. A te inne na przykład żywopłoty z tych szmaragdów, im szmaragd bardziej do góry rośnie, tym zauważyłem, on się bardziej robi coraz węższy. I tak myślę, że chyba brabant jest lepszy. No, w internecie jest tego dużo, dużo. Nawet znalazłem takie brabanty, można tam kupić, zapić. Mają chyba 80 cm, 60-80 cm w tych granicach z korzeniem, wysokości to właściwie tam za 4 zł można kupić. Ale widziałem na przykład takie brabanty, tam po 1,90 kobieta widziałem sprzedawała to za 85 zł. Niestety, ale niestety przesyłka kurierska jest droga i to jest to, żeby kurczę kurier tyle pieniędzy kosztował, bo sama przesyłka 300 zł kosztuje, no to jest, moim zdaniem to jest przesada troszeczkę, ale co zrobić? Każdy, jak mówi, każdy orze jak może. I tak myślę, jest dopiero dzisiaj, który? 16 marca. I tak się myślę, czy dzisiaj by można byłoby zamówić sztuję. No ale właściwie chyba przymrozki chyba się skończyły. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Piszcie swoje komentarze. Na razie, pa, pa, pa.